Hejka, witajcie moi mili z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Banish. Okej, co my tu robiliśmy ostatnio, to pamiętacie? Zaczynaliśmy bawić się powoli tutaj kolejnymi kopalniami. Zwiększaliśmy produkcję, zwiększaliśmy limity. Szliśmy po coraz to większe profity z tego wszystkiego. Oraz tu zakładaliśmy taki mały sad czereśni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jeszcze jeden sad musi powstać. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że te domy, co są, to oni to wszystko ogarną, bo to jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięciu. No, 27 osób będzie tu potrzebne. Rezerwy kamienia są małe. Żaden problem. Mamy stone cutterów. Wielu. I chyba mamy 5 mining pointów teraz. Więc po 10 do każdego punktu i powinno być dobrze. Teraz też tak. Farmerów. Dwóch dodatkowo trzeba. I tak. Jednego kleryka. To jest rzecz, która będzie nam bardzo potrzebna. Ponieważ chyba już zrobili ten kościół, co był tutaj stawiany. Dobrze. Bo jak pamiętacie, te dwa już mamy zapełnione, nie? Więc no... Naturalną koleją rzeczy byłoby dodanie kolejnego. I jeszcze jednego nauczyciela potrzebujemy. No i dobrze. Teraz gdyby cokolwiek się działo, to faktycznie jesteśmy... zabezpieczeni od tej strony. Łowca jakiś zjadł trujące jagody i umarł. Okej, nie najlepiej. Ale już widzę, że jest problem z firewoodem. Bo tak jak wcześniej mieliśmy masę firewooda, tak teraz jak widzicie zaczyna nam go brakować. Tak, dajmy jednego tu. Gdzie jeszcze w miarę? Nie no, w sumie dobra, no najlepiej jak będą tu z tego brali. Że tak powiem z centralnego punktu. Te rezerwy kamienia akurat to mnie mało obchodzą. Bardziej mi obchodzi to, że nam się kończy firewood. Bo gdy nie będziemy mieli firewooda, będzie bardzo niebezpiecznie, bo zaczną palić węglem. Jak zaczną palić węglem, no to stanie nam produkcja tego. Stanie nam produkcja narzędzi. A to wszystko się obróci bardzo źle przeciwko nam. Dlatego wolę zawczasu z tym wszystkim tutaj w miarę sobie poradzić. Teraz, tym bardziej jak widzicie, drewna mamy masę. Tutaj ogólnie ten forestry już jest kompletnie niewydajny zapewne. Ile on ma? W poprzednim sezonie 200 bal drewna, ten 100. Okej. Może ja czegoś nie wiem, może rzeczywiście jest wydajny. Wheat, pumpkin, bean, pepper, squash, niczego nie chcę na ten moment. Ogólnie tak, jak wygląda produkcja? No, niby znowu żywności mamy za mało. Nie wygląda to dobrze. To od razu na zapas damy. No jak? Aha, bo gra nie ogarnie tego w ten sposób, okej. No i tak, jeżeli mamy dalej niby za mało, to może trzeba by było zrobić dodatkowe pastwiska, no. Znaczy, ile całość to jest? 20... 6, no to
18. Zróbmy tak. Na ten moment. Woodcutterów dwóch dodatkowych. Niech oni tutaj rypią to drewno ile się da. Bo fuel limit mamy 5000, a nie dajemy rady go wyciągnąć w tej chwili. Bo ile mam w ogóle nie ten do produkcji za mało? 400, no to trochę już robi. To już jest jakaś tam różnica większa. No, ale chyba zaczynamy nadrabiać. Okej. No bo w sumie podwoiliśmy produkcję w tym momencie, więc powinno być dobrze. Rzecz, której się bardziej obawiam, znowu teraz to żywność, nie? Gdzie de facto mógłbym założyć takie pola albo miejsce na farmy? No tu. Tutaj by można było coś takiego zrobić. W tą stronę czy w tą? W tą. Okej. Czy to jest narożnik? Tak. Okej, tu kolejne pastwisko. Tu kolejne. Tu kolejne. Teraz tak, żeby nie spierdolić tego, co trzeba by było zrobić tu. Coś takiego. Coś takiego. Dobra. Trzeba by było ogólnie to połączyć z resztą miasta. No bo czekajcie, może jak w ogóle byśmy pierdolnęli tunel. W sumie czemu nie? Zróbcie tu tunel po prostu. Zróbmy tunel, na tunelu myślę, że lepiej wyjdziemy. No. Okej, tutaj teraz tylko jeszcze drogę poprzeplatać. Gdzie się tylko da. I najwyżej za chwilę po prostu rozciągniemy to jeszcze do tam, nie wiem, do jakichś potrzebnych dla nas wielkości. Zobaczymy po prostu z czasem. Jedna rzecz, której będziemy tutaj też wymagali, domy na pewno. Jeden, drugi, czwarty dom. Teraz pytanie, czy tu wejdzie pastwisko? No na pewno jakieś tam wejdzie. To dorzućmy. Jak fajnie, gdy nagle z zimy robić się
Lato. Fajnie to wygląda. Dobra. Teraz tak. Tu. Kolejne dwa. O, nawet trzy domy. Jedna rzecz, którą będziemy tu potrzebowali też na pewno, to będzie jedna studnia. Druga studnia. Trzecia studnia. Czwarta studnia. I tu piąta. No tu jeszcze daleki czas byśmy nie wchodzili. Nie wchodzili, że tak powiem, w ingerencję tamtego terenu. Okej, okay. Tutaj to wszystko. Myk, myk. Zrobimy. Tak. Okej, okay. I tak, i tu będziemy mieli ile pastwisk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, dziewięć pastwisk, które powinno dać nam spory zysk. Powinno. Czego faktycznie dano, to zobaczymy po prostu z czasem. Ale jest jedna rzecz pewna, będzie tu potrzebny też hospital. I szkoła. Szpital, szkoła. Tam widzę, idealnie się wciąłem, tak, że nic już nie zmieszczę. Tu jeszcze kilka domów upchnę. Dobra. Kilka tam weszło. Teraz tak. Bydło. Czemu? No co to teraz miało być tutaj? Okej. Okay. W międzyczasie... O. Niestety nie chcę. Uuu, jak mi przykro. Teraz tak, w sumie remove structure. Usuńmy je, no bo one i tak nie będą w tym momencie dawały nam żadnego tutaj zysku. Więc nawet dla własnego tutaj bezpieczeństwa lepiej je usunąć. Okej, okay, zobaczymy teraz jak tutaj dalej. Jak to tutaj dalej się rozwinie. Bo tak, myślę, że zrobimy tak. Cztery krów i cztery owiec. Najrozsądniej będzie dla nas. Bo to są działki przemysłu, które przynoszą nam faktycznie największy zysk, nie? W tej chwili. Więc... No miejmy nadzieję, że da się to tak zrobić. Najgorsze jest też to, że kamienia wydobywamy i możemy go później w ogóle już nie mieć. I to może naprawdę nam tutaj... To może nas naprawdę trochę zrujnować. No ale zobaczymy. No w razie co mamy jeszcze trochę miejsca, gdzie można poopychać jakieś kwary czy inne tego typu budynki, więc... Bydło. Split. Ale teraz będziemy jechali na tym. Myślę, że jakoś tutaj to ogarniemy. Będzie oczywiście znowu czasowy spadek produkcji, bo nie będziemy mieli na czym ich produkować, ale potem znowu to wszystko wejdzie na znany nam wcześniej wysoki poziom, więc... Do przodu jakoś będziemy szli z tym. Dobra, tu jest, tu są już też. Najgorsze jest to, że na razie mieszkańcy muszą stamtąd przychodzić, nie wiem, mniej więcej gdzieś stąd, tutaj, o. Z tych domów dalej. Jakoś będzie trzeba tutaj, to też tutaj zrobić w sumie.
Jaki achievement? Educated. Aha, 5 lat wyedukowanych tych mieszkańców. To spoko. No jak widzicie, dużo achievementów na tej grze zarabiamy. Jak widać, jakaś tam wiedza została, że tak powiem, od poprzedniego razu jak grałem. No, ci na razie nie pracują, bo mają wszystkie pełne stoki, więc dobrze. Firewooda oni tutaj jadą jak dzicy i dobrze, bo będzie to potrzebne. W sumie tak nawet możemy jeszcze dwa Firewood campy dorzucić. Bo czemu by nie? Niech się też tym zajmują jak leci tam. A teraz tak, kolejne bydło. Bydło. Które pastwisko było niedzielone? To. O, i tam też się mogłem raz podzielić. Dobrze. Wheat apple. Nie, nie chcę. Okej, kolejne osoby tutaj są. Powód śmierci. Aha, stone cutter przygnieciony przez kamień. Okej. Dobrze, tutaj będziemy. Przynajmniej powinniśmy mieć. Bardzo mocno rozwinięty rynek. I w sumie o tym nie pomyślałem. Damy tak, storage barn. Barn jeden tu. Dajmy tutaj dwa. Się zastanawiałem, czy nawet trzeciego nie dać, ale dobra, nie szalejmy. W razie co, oni mogą to przenosić tu. Najbliższy market jest tam. No trudno, no. To trochę będą musieli się nalatać z tym, no. Troszkę będą musieli się z tym nabiegać, no trudno, ja też na to nic tam im więcej nie poradzę, nie? Te dwa barny tu będą mogły być, ale one się bardzo szybko zapchają. W ogromnie szybkim tempie. Kurde, i teraz nie wiem, czy to nie będzie problem, że tu nie będę miał tego marketu. Znaczy, a market by wszedł tu? No wszedłby tu. Nie to. Dobra, tu nie róbcie tego pola wtedy. Tylko tutaj dajcie. O, coś takiego. Tu dajcie mniejsze pastwisko. Dobrze. Żeby jednak tu jakiś market był. Mimo wszystko, bo wolę, przyznam, mieć mniejsze pole, a jednak żeby to było w miarę sprawne, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Dobra, jak to wygląda resztę rzeczy? Tutaj tego kamienia wyciągałem spore ilości, dobrze. Tutaj górnicy... W sumie górników też możemy dać większą ilość w tym momencie. Bo niech oni to mimo wszystko ten węgiel tu znoszą, nie wiem, że miała być taka piękna wielka hałda, ja sobie tak to wyobrażałem, a teraz dupa, nie piękna wielka hałda. Zawierzmy kilku stone cutterów, bo z kamieniem już wyszliśmy w miarę na rozsądną pozycję. Teraz tak, jak tutaj to wygląda? No tu wszystko jest, tutaj już budowniczy mieszkają na ten moment. Okej. Co to jest? No jak, nie masz jabłek? No nie mówcie, że całe jabłka przerobili. Dobra, zaraza, czyli...
Okej. No dobra. Musieliśmy zrobić to w ten sposób. Trudno. No i teraz znowu podzielmy to pastwisko. One pewnie wchodzą od razu tutaj w to miejsce, no. Ale to jest dobry pomysł, widzicie, no. Jak opróżnimy tamto pastwisko, to wtedy automatycznie znika zaraza, nie? Mam nadzieję, że nigdzie indziej się nie zalęgnie, oczywiście. No ale okej. Dobra. To jest jakiś pomysł na to, nie? No właśnie, chciałem zobaczyć, ile jabłek mamy. No jabłek nie mamy za dużo. W tym momencie, niestety. No dobra, no jakoś to wygląda. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że dadzą radę robić alkohol z tego i z tego. A chociaż... ten to niech robi z jabłek, ale ten praktycznie wtedy może robić z... z wiśni. No, rób z tych, z szery. Wiśniowa taka, o kurde, to byłoby dobre, nie? To byłoby dobre. No okej, okay. Jakieś pole owiec, split. I kolejnych dwóch panów tutaj. No i tak. Tym sposobem powoli zaczynamy chyba... Może nie normować, ale przynajmniej... doprowadzać do stanu używalności nasze pastwiska. No będzie trzeba też trzech wendorów dodać. Ze względu na ten market. Zresztą możemy zrobić to teraz, oni się po prostu potem sami podzielą, nie? Bo tak na ten moment to nawet nie wiem, którzy by dostali to, nie? Dobra, kolejne owce. Jakiegoś większego pastwiska. Split. Dwóch hersmanów. Trzeba ich skolektować trochę. No i jeszcze te dwa pola zostaną. Kilka budynków tam zostanie do zrobienia, kilka domów. No nie ma to, liczę, że to będzie dobrze funkcjonowalne. Dobrze funkcjonalne. Dobrze funkcjonalny sektor. Tak a propos studzienek, tu chyba mam za mało, tu mam chyba jedną albo dwie. Dwie, dobra. Zobaczmy, czy tu dam radę. A, dam radę tu wsadzić jedną, tu jedną. Okej, okay. W czterech neurologicznych punktach. Jeszcze pożaru w tej grze nie uświadczyłem, wolę tego nie doświadczać. Fajnie było, żeby się udało w ogóle bez pożarów, tych wszystkich chorób, innych rzeczy. A dobre było też to, że mogłem tutaj właśnie opróżnić to pastwisko zupełnie. Nie, bo to nam też dało w tym momencie po prostu ogromny bonus. O, nomadzi. Ilu? 60. Nie. W tym momencie, jakbym przyjął 60 nomadów, to bym po prostu zarżnął, zajechał rynek, nie? Mój. To byłoby naprawdę złe. No, z Firewoodem już nie mamy problemu. Więc mam de facto 8 osób. Będzie 10 osób, które nie będzie pracowało, ale okej. Patrzmy przyszłościowo. Handlarz. Peer. Czy ja mam peer? Ja, bo peer to gruszka. Dobra. Nie no, peer to raczej nie jest gruszka, ale... dziwnie to wyglądało. Czy to nie jest jakaś wiśnia, czy nie? Nie wiem zresztą, dobra. Budowniczy spadł z powodu tego, że... budowniczy spadł z powodu upadku z drabiny, okej. Tutaj ten robi z wiśni już, tak. Muszę. Tu budowniczych brakuje na ten moment.
Tutaj też chłopaków brakuje. Dobre jest to, że mamy wyedukowanych mieszkańców przynajmniej. No i to już też nam pomaga, bo raz, są bardziej efektywni, dwa, mniej kłopotów jest z nimi, naprawdę. Tutaj tą kukurydzę jeszcze zbierają, to... Jakie tam sobie polka, pola dwa. W sumie fajnie by było zrobić gdzieś też takie... Na przykład wielkie pola kukurydzy. Nie, czy jakiś innych rzeczy. To też by mogło fajnie wyglądać. No nie wiem, czy zdarzało wam się czasami przejeżdżać jak za miastem gdzieś na przykład jakieś wielkie pola. No przykładowo jak na Koronowo się leci, to jak jest okres właśnie przed żniwami trochę, to tak pięknie pola wyglądają. Aż po prostu człowiek tylko głową wraca, nie? Jest coś po prostu niesamowitego, nie? Dla oka. Mi się, no dobra, może powiem tak. Mi się takie rzeczy podobają, o, żeby nie było. Tak, nie każdemu musi się wszystko podobać. Stonecutter kolejny umarł, bo mu kamień na głowę spadł. To jest, tak się zastanawiam też, gdzie będzie trzeba umieścić kolejną kaplicę. Chyba tu. No i tu się da. Co, to niech wybudują już ją przyszłościowo po prostu. Niech też trochę podzielą się pracą. No dobra, come on. Come on, come on. Zależy mi też na tym, żeby teraz trochę ruszyć tą naszą budowlankę. Żeby oni to wszystko porobili w miarę sprawnie. Jest masa konstrukcji, które mają surowce, a nie mają wykonu zrobionego. Więc no fajnie by było, żeby nasi budowniczy się tym zajęli. Teraz tak, tutaj do tych pól trochę brakuje. Kolejny handlarz. Jestem ciekaw, jaki tym razem syf przywiezie, bo syf w sumie przywodzi głównie już. Nie. Ja potrzebuję nasion. Gdyby w ogóle było jeszcze jakiś, nie wiem, rodzaj bydła, to byłoby też fajnie. Mnie najbardziej interesuje, kiedy oni skończą tutaj to robić. Come on, pousuwajcie to. Aż tak serdecznie myślałem, że niby usuwanie drzew to jest praca labelerów, nie? Chyba. A tu wychodzi, że chyba nie. Że w tym momencie to jest uznawane jako plac budowy. I tą wycinką drzew chyba zajmują się budowniczy. Chociaż nie wiem właśnie, no. O, jeszcze mogę tak sobie zmienić widok. No dopiero teraz to zauważyłem, przez przypadek nacisnąłem. Ale już widzę, że gra traci klatki przy tym, przy przesuwaniu mapy. Już trochę dużo elementów ma do wyświetlania. No ale zobaczcie, no tu od razu, kurde. Kolejny stonecutter. Ale nie, no tutaj tylko też surowce dorzucili w sumie. Jak, ile tych mrów tu jest. Nie no, fakt jest taki, że mam 500 mieszkańców ponad, nie? W tym momencie. W ogóle jak wygląda produkcja? Wszystko prawie poza żywnością lekką górkę złapało, ale żywność może być niższa ze względu na to, że te paspiska, nie? Nam się to powiększają. Zobaczymy też, jak będzie tutaj z tym. Bo prawda jest taka, że najgorszą rzeczą, która może nas teraz spotkać, to się załamie, jak nam się załamie wszystko z powodu żywności. Dobra. Róbmy tak.
zróbmy tu jeszcze jeden fishing dock. Ja wiem, że to są może takie, można by się śmiać, małe rzeczy, ale one naprawdę dadzą radę dużo nam pomóc. I tu już mam wszędzie taki zestaw małego osadnika. Dobra, jednego woodcuttera. Wow, no teraz nagle fala śmierci. Pecan, peach. No i jedno i drugie mam, nie? Sorry. Wybacz, panie kolego, ale targu dzisiaj nie dobijemy. I żywność idzie nam łeb na szyję. Nie mamy na tyle wydolnego systemu w tej chwili. No ale dobra, moment. Tutaj dwa pola już działają. Więc może to odbije. Gorsze jest, bo te tutaj nie działają. I one w tym momencie mają 2000 lekką ręką. 2000 straty do tego, co powinniśmy mieć. Natomiast dziwi mnie, dlaczego te już mają pełną pompę wtedy. Dobra, te dwie owce splitniemy z tych, żeby było bezpieczniej. I tutaj to pastwisko małe splitniemy z tego. Zrobimy to w ten sposób. Dziesięć tysięcy żywności, no... Jakoś to wygląda. I niby w tym roku idziemy na górkę już, nie? I to już jest w tym momencie okres zimowy, w którym my nie powinniśmy generować zysków z pól, ani z... no, pól i sadów, o. Nie, minimalnie się miniemy jeszcze. Miniemy się, dlatego potrzebuję tych pól tutaj, żeby je oczyścić, come on. O. W sumie taka mała rzecz, a niech oni zrobią to jeszcze stockpile. Chociaż w sumie teraz, dobra, teraz nim go zrobią, to też minie wiek, ale okej. Ale dobrze, to drewno i to drewno przynajmniej przenoszą te od razu na konstrukcję. Nie! Nie, Boże, oni z tym lecą tam. Świetnie. Ja nie nuszę budownictwa, nie? Ale dobra, machnę ręką na to. No i tak nic z tym nie zrobię. Trzeba poszerzyć naszą flotę. Dobra, moi mili. W tym miejscu kończymy odcinek. Zobaczymy, jak to się rozejdzie i do następnego. Trzymajcie się. Hej.